Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a to kolejny odcinek z serii Top 10. Ogólnie przepraszam Was bardzo, że filmy się tak często nie pojawiają, no ale niestety jest sobie taki wirus, nie chce mi się o tym gadać, bo już mi się po prostu żygać chce tym wirusem i tylko w koło wszędzie o tym gadają i powiem szczerze, że raz, że po prostu się nie chce, nie wiem, siedzi się w domu i tak się nie chce. No a po drugie, no to chciałem sobie tak trochę tylko odpocząć od tego ciągłego montażu i tak dalej. Więc ja już nie przedłużam, zapraszam Was do odcinka, który się nazywa Top 10 najlepszych symulatorów farmy na świecie. Więc powiem tak, nie sugerowałem się wynikami, które robiłem w pojedynkach, dlatego że w pojedynkach dużo ludzi mi cokolwiek zarzuca, więc zdecydowałem, że czystą opinią użytkowników z portalu gry online się będę tutaj sugerował, więc wszystkie tutaj opinie, oceny są z oczywiście portalu gry online, gdzie linki oczywiście wszystkie macie w opisie, więc ja już nie przedłużam, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, wpadajcie na Discorda, gdzie jest przemiła administracja, więc ja już nie przedłużam i zaczynamy. Numer 10. Farming Simulator 15. Farming Simulator 15, jeżeli chodzi o tą grę, no to można powiedzieć, że ta gra trochę zrobiła małą ewolucję, jeżeli chodzi o postęp w grafice i w mechanice gry, ale z drugiej strony, no niestety optymalizacja, czy też mniejsza ilość modów spowodowały to, że niestety ten farming był gorszy od 13. Ogólnie wyszedł on 30 października 2014 roku, a ocena na gry online tej gry, oczywiście tutaj mówię o wszystkich PC-towych wersjach, jest to 6,9 na 10. Numer 9. Farming Simulator 2013. No i powiem szczerze, że to jestem naprawdę trochę smutny, no bo jednak ta 13, no to jednak był taki mój ulubiony farming. No ale niestety ogólna opinia użytkowników jest taka, że ta gra ląduje na 9 miejscu. Jeżeli chodzi o komentarze, no to są fajne. Ogólnie to był najbardziej zmodowany farming. Wyszedł on 25 października 2012 roku. I również ten farming posiada ocenę 6,9 na 10, więc no szkoda, naprawdę szkoda, bo ten farming naprawdę, no, wywarł na mnie największe wrażenie spośród wszystkich. Numer 8. Farming Simulator 19. Jeżeli chodzi o Farming Simulator 19, to wiemy, że wyszedł on 20 listopada 2018 roku. Mogę jeszcze o tym farmingu powiedzieć tyle, chociaż każdy pewnie już tego farminga zna i tak dalej, i pewnie w niego grał. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jest on naprawdę na bardzo dużej ilości platform. No i mogę powiedzieć, że ma on ocenę 7 na 10, jeżeli chodzi o tutaj skalę na gry online'a. No i to jest chyba największy portal ogólnie w Polsce z ocenami gier, więc i z różnymi opiniami, nawet kanał na YouTubie prowadzą, gdzie właśnie opowiadają tam o różnych grach, jakichś ciekawostkach, więc myślę, że te opinie są naprawdę, no, wiarygodne. Numer 7. Pure Farming 18. I powiem tak, Pure Farming 18, jeżeli chodzi o symulator farmy, jest to naprawdę dobry zamiennik farminga, bo mamy w tej grze, ta gra jest naprawdę bardzo zbliżona do farminga. Wiadomo, we farmingu musimy mieć moda na trzecią osobę, żeby tak zza pleców patrzeć na kogoś. Ale naprawdę, powiem szczerze, że no serio, ale naprawdę serio, jest to dobry zamiennik farminga. Oczywiście to jest polska gra, bo producentem jest Ice Flames, a wydawcą jest Techland. No tutaj Polacy się akurat postarali i to bardzo. No i ocena to jest 7,2 na 10. Numer 6. Symulator Farmy 2016. Powiem tak, to jest naprawdę, to miejsce to jest naprawdę bardzo duże zaskoczenie dla mnie, bo ta gra jakiejś dobrej opinii nie wywarła w moich testach. Oczywiście wiemy, że tutaj ocenia ogólnie ludzie oceniają, a nie, że tak powiem, no my, że youtuberzy. Gra wyszła 19 czerwca 2015 roku. No i ogólnie ma ona ocenę 7,5 na 10. Oczywiście producentem jest nasz polski Playway, wydawcą jest Techland i Ravenscourt, chyba tak to się nazywa. No i gra ogólnie graficznie nie jest zła, no ale niestety mechanika to jest porażka, więc nie wiem, dlaczego tutaj jest taka dobra ocena, no ale jak już mówiłem, sugeruję się właśnie tymi ocenami. Numer 5. Farming Simulator 2011. Jeżeli chodzi o farminga 2011, to był moim zdaniem chyba bardziej już rozpoznawalny farming, bo oczywiście weszło tutaj multiplayer. Można powiedzieć, że modów też było do tego bardzo dużo, bardzo sporo. Oczywiście producentem jest Giant Software, wydawcą jest Techland. Ogólnie Techland tam współpracował i Giants i też Agras Astragon z tym współpracował właśnie z Farmingiem 11, więc po prostu no to była naprawdę dobra gra i ma ona ocenę 7,5 na 10. Numer 4. Farming Simulator 17. Jeżeli chodzi zaś o Farminga 17, no to jest moim zdaniem najlepiej zoptymalizowany farming. Nawet na najsłabszym PC-cie, jak damy na najniższe ustawienia graficzne albo tam zoptymalizujemy sobie to właśnie pod GeForce Experience, moim zdaniem nie powinno być lagów. No to jest naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowany farming, bo
na najwyższych ustawieniach graficznych na przykład moim kompie, gdzie mam i 5 i GTX 1060, ale to się niedługo zmieni, bo zmieniam grafikę na RTX-a, no to na przykład taki farming 19 sobie przylaguje jak kosimy zboże, a właśnie w takiej 17 nie. Więc naprawdę fajnie tutaj to poszło. No i oczywiście 7,5 na 10. Numer 3. Farming Simulator 2008. Zaskoczeni? No bo ja niestety tak. Ta gra naprawdę wyszła kupę lat temu, jest to pierwszy farming i on ma na tym portalu ocenę 8 na 10, więc no naprawdę wysoka nota jak na takiego starego farminga. No za dużo nie muszę opowiadać, bo w tym we farmingu nie mogliśmy robić w sumie nic oprócz koszenia zboża, bo tam nawet sklepu nie było. Czy były jakieś mody do Farming Classic? Trudno mi jest powiedzieć. Może i były. Ja w tego farminga, no powiem szczerze, że no nie grałem za bardzo, ale moim zdaniem trochę tutaj nadciągnęli właśnie tą ocenę. Może ten portal już dawno istnieje, dlatego jest tak nadciągnięta ocena. Gra wyszła 14 kwietnia 2008 roku. Numer 2. Farming Simulator 2009. Jeżeli chodzi o Farming Simulator 2009, to mam nadzieję, że tutaj was jeszcze bardziej zaskoczę. Gra wyszła 30 marca 2009 roku. Dużo ludzi mówi, że kochało tego farminga i dla niektórych osób dalej jest to najlepszy farming. Oczywiście była Gold edycja. Było też bardzo dużo modyfikacji, chyba takie pierwsze dobre mody właśnie do tej gry wychodziły. No i ocena to jest 8,4 na 10, więc naprawdę, ale naprawdę bardzo dobra. Numer 1. Agrar Simulator 2011. Tak, wiem, ja sam jestem zaskoczony, ale ta gra ma 8,5 oceny na 10 właśnie na tym portalu. Gra wyszła 8 października 2010 roku. Acta Logic to jest producent tej gry. Oczywiście Agrar 11 był spoko, 12 była spoko, ale 13 spartolili i ogólnie mówi się, że 13 Agrar konkuruje z Real Farmem o miano najgorszego farminga, ale taki spokojnie, takie top 10 na pewno się też pojawi, top 10 najgorszych symulatorów farmy, ale o to bądźcie po prostu spokojni. No i mogę jeszcze powiedzieć tylko tyle, że właśnie w sumie z jednej strony się nie dziwię, że ten Agrar się tutaj znalazł, bo dużo właśnie osób mi pisało pod pojedynkiem z Agrara 11, z Agrara 12 i Farminga 11, że ta gra naprawdę jest nawet lepsza od Farminga 2011. Ogólnie powiem wam jeszcze tylko tyle, że macie w opisie wszystkie linki do wszystkich pojedynków, jakie do tej pory były na moim kanale, tak? Po prostu jakbyście wcześniej tych filmów nie widzieli. No i to tyle na dzisiejszy odcinek. Myślę, że wam się podobał i ogólnie, że was zaskoczyłem tym, że na pierwszym miejscu znalazł się Agrar. No ale ogólnie ta gra naprawdę miała dużo pozytywów, no bo otwierająca się brama w Agrarze 2011, no to serio wow, bo w farmingu dopiero w 17 chyba w dodatku Platinum były jakieś tam właśnie domki, do których można było wchodzić na Estanci Lapaccio, więc no duża różnica lat. Więc co, ja już nie przedłużam, wpadajcie na Discorda, łapkujcie, subskrybujcie, żegnam się z wami, życzę zdrowia, byleby ta epidemia, no powiem szczerze, minęła, bo mi się już w domu po prostu nie chce siedzieć, a wiadomo, prawa nie można za bardzo łamać, więc na razie, cześć.